tutaj, chodź. Dobra, uważaj, synu, tak. Uważaj na jego prawy prosty, prawy sierpowy, lewy sierpowy. Unikaj zwarć. Raczej byś preferował lepiej walkę w dystansie. Czekaj na moment, kiedy się odkryje i wtedy wal w korpus! Wal w korpus, najlepiej w wątrobę. To się zmęczy. I co tam jeszcze? Pracuj nogami. Pracuj nogami, stosuj gardę. Nie idź na wymianę ciosów, bo jak ci przyfasoli, to śmierć kiła mogiła. I zasada jest taka. Podskocz, przypieprz, odskocz. Proszę pana, ale ja w ogóle nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Z tego wszystkiego to ja w ogóle zrozumiałem tylko odskocz. Ja, proszę pana, w ogóle nie jestem bokserem, tylko księgowym. Tak, ale wyrzucili cię z pracy, tak? Tak. Było zwolnienie, tak? Było, tak. No właśnie. I zostałeś teraz objęty rządowym programem walki z bezrobociem. Tak. Tak? Tak. Musisz być elastyczny. Tak. Co ja ci poradzę, że tylko w boksie są etaty? Ale ja panu jeszcze raz powtarzam, że ja nie potrafię boksować. Proszę pana. Będę leżał na deskach w pierwszej rundzie. Z boksem jest jak z nartami. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Najważniejsze to... A to ja się przewrócę na pewno. No to się pan na pewno nauczy. Najważniejsze to przetrwać pierwsze trzy rundy. Trzy rundy? To ile będzie w ogóle? 10. 10, Boże! 10 na nowym boksie jest 10. 10 to ja bez przeciwnika nie wytrzymam. Masz 8 walk w miesiącu. Zawsze pod koniec miesiąca jest wypłata. No, nie ukrywam, że to będzie ciężki kawałek chleba. Tylko, że ja nie wiem, czy ten chleb będę miał czym gryźć. Raz, aha, i raz do roku 13. No, to dobrze, przynajmniej premia będzie. Nie, 13 rund z Murzynem. A, przed świętami akurat. Przed świętami z Murzynem akurat? Proszę pana, no. Ale to się w ogóle chyba teraz akurat nie ma czego bać, bo tego mojego przeciwnika to też przecież zwolnili, prawda? Tak. A skąd? Z więzienia. Za co on siedział? Za pobicie. Tak, Sylwa Skunks. Może ci się obiło o uszy? Nie obiło się, ale się pewnie obije. Mhm. On dodatkowo został objęty programem resocjalizacji recydywistów. Wspaniale. Przywracamy tych ludzi społeczeństwu przez sport. Super, przywracajcie. Ekstra. A moją rodzinę ktoś obejmie programem ochrony sierot? Dlatego stosuj gardę, nie idź na wymianę ciosów. To na pewno. Pracuj nie. Nogami. I pracuj nogami. Na wymianę ciosów na pewno nie. Z głową się lepiej nie wychylaj. Nie. No dobra, zasuwaj, no. Najlepiej jakbym bez głowy wyszedł. A pan będzie stał jakby co przy ringu blisko, tak? Nie, ja stąd widzę, mam nowy dres, sam się pochlapię. Jak to się... Bo... Halo? Matko Boska, duch! Nie, ja żyję. Jak? Jak to, jak to żyjesz? Wygrałem walkę. W jaki sposób? Tego... Zasunąłem skopa... Czy... Zdziwi mi zemdla. Ale w boksie się nie używa nóg. Przez pół godziny mi pan mówił, żebym pracował nogami. No ale nie uderza się poniżej pasa. A, się nie uderza. Przecież ja powyżej pasa nogi nie podniosę. No ale to nie fair, no. W boksie uderza się w brzuch albo w głowę. Ja to już jak leżał, to go kopałem fair. Właśnie, jeśli idę kupić nowe buty, bo w tych trakcie kogoś wstyd kopnąć kogoś w papę.